się wystraszyć. Dzisiaj zaprosiliśmy specjalne duchy. Przy okazji zdarzyła się nam wielka kradzież w bibliotece i mam nadzieję, że wy pomożecie nam odnaleźć ukradzione książki. To co, zostajecie tam? Zabawy? No właśnie. Ale zobaczcie, przyjdziecie się uważnie, gdzie teraz powinniście iść. Tak. Dla dzieci. Jest to pewna? Trzeba iść dziecięcego. Ja się boję. Jesteśmy jakim kolor? Kinga. Serio? No. Ulises Moore napisał poem księgi, w której czas występuje w tytule. Znajdźcie tę książkę i z niej zapiszcie pierwszy wyraz tytułu. Wszystkie są w fantastyce. Czyli musicie teraz tego autora odszukać. Ulises Moore. Ja wam przyświecę. Szukajcie Ulises sam. My o ore e. O. No i teraz nazwisko. No, a co dalej? Sytyt. No to na końcu musi być. Gdzieś na końcu. No, druga litera to te, nie? Dobre dźwięk. Ja tam idę. No, szukajcie światełek. Tam się odbierach. O, dobra, no. A tylko to było? Nic więcej nie trzeba poszukać? To mamy tak. Dalszą część mapy powinniśmy znaleźć. Aha. Gdzie my to mamy iść? No czekaj. Gdzieś będzie napis. To iść od przodu do tego drugiego wejścia. Pamiętacie, ja na początku mówiłam, że szukać też wskazówek, nie? Ej, tylko mapę. To ma. Więc szukajcie, może to się... A, kotki dwa, szare ule obydwa, nic nie będą robiły, tylko cię bawiły. Psie, jesteś zaczyna się wiercić. Zaśpiewajcie mu kołysankę, aby się obudził. Teraz bezpiecznie możecie zabrać ukrytą wiadomość. Jeszcze jest, aby iść dalej, podaj hasło z pierwszego zadania. Z pierwszego zadania, dziewczyny, gdzie jest kartka czerwona? To mi to poświęci. To ma? Tu masz. Tajne bractwo w jaskini złoczyńców. Otwórzcie, bo nie wiem, gdzie teraz iść. No. Ale zakłady! Niech pani nam poświeci. Ja mam wizję. O, tu jest kreda. Tu coś jest. Coś jest. Fajny duch! Fajny duch!
schodzi w dół, powietrze staje się gorętsze, a dźwięki głośniejsze. Widzisz ślady stóp w pyle przed sobą. Co to za leśnienie? Na ziemi leży, tuż przed wami coś blokuje tunel. Lampa. Koszku. To ogromna pajęczyna, nie macie jak przejść. Po chwili widzicie wiadomość napisaną w pyle. Szybko, bo pająk może być głodny. Tunel jest bardzo krótki. Zaledwie po kilku krokach traficie do jaskini, szukając świecącego czerwonego znaku i ukrytej wiadomości. O, dobra, te wiadomości, pająki. Proszę pani! Jezus, jak krwawimy. Pająk. Gdzie? Nie widzisz? Schodzimy bliżej. Ej, czekajcie dziewczyny, bo to się rusza. I szukamy znaków swoich. To się rusza tu tylko. Ej, pani ma latarkę? Ja nie mam latarki. Ej, pani, to nasza pani. To są pająki! Tu jest coś czerwonego. To są nawet nietoperze. Wy macie jaki znak? Czerwony. Słuchajcie, tak jak mieliście oznakowane na czerwono. Jak mieliście oznakowane? Ja widzę, ale się boję. Śmiało. Nie czerwonego światła, tylko znaki czerwone. Takie same jak mieliście, te krzyżyki. Ej, gdzie go zadamy? To sobie... Słuchajcie, gdzie jest czerwony krzyżyk? No tu jest czerwony, dziewczyny! Albo pomarańczowy. Gdzie jest czerwony, jak zawsze. I wskazówka, na to nie chodźcie. Tam jest trupia czacha, tam nie pozwolę. Nie ma. No dobra. Tu właśnie. Jeszcze nie sprawdzę. Protest robię. To już jest rozpakowane. Tak, chcę protestować. Tak. No, bo szukałyśmy. Ale się sprawdzona, rozpakowana. Szybciej. Cicho. No nie rozdzielaj, to już bez rozdzierania. No właśnie, Mateusz dobrze mówi. Nie, my też. Przyszedł do was bajarz. Co to? I opowiem wam legendę związaną z tym budynkiem. Dawno temu, jeszcze przed wojną, w tej kamienicy mieszkał Grzegorz. Mieszkał Grzegorz, gospodarz domu. Był tak chciwy, że wszystkie pieniądze ukrywał w kotłowni pod podłogą. Tak głęboko i w takiej tajemnicy, by nikt ich nie znalazł, by z nikim się nie musiał dzielić. Pewnego dnia, w czasie wojny, widzisz to za oknem? Mieszkańcy zwrócili się do gospodarza. Zwrócili się do Grzegorza o pomoc. No i co to jest? Chcieli, by zapłacił żołnierzom i ocalił im życie. Taki wilkołak. Cip Grzegorz odmówił, a ze strachu o swoje pieniądze ukrył się razem z nimi w kotłowni. Od tego czasu nikt nie widział chciwego słyszeli dziwne dźwięki dochodzące z kotłowni. Uwaga, teraz jest najważniejsze. Legenda głosi, że chciwy Grzegorz w dalszym ciągu pilnuje swoich pieniędzy. Magicznego drzewa. Zostaliście podzieleni na dwie drużyny. Drużyna czerwony i drużyna biały. Dobra. Biały. Od tej pory jesteście przeciwnikami.
Wygrywa drużyna, która jako pierwsza ułoży swoje puzzle. Nie. Nie. O? To jeszcze raz. C. Udawaj, że jesz gorącą zupę lub jedziesz samochodem. Uwaga, drużyna. Twoja drużyna musi dokładnie cię naśladować. Jesteś kapitanem, tak? To już jest jedno. No, teraz naśladujcie. No, pan takie będzie. Dobra. Dobra, zaliczone. Na przykład goniec. Zaliczone. Jeża. Zaliczone. Królowa. No, zaliczone. I ja ci dam znak. Rozbiegamy się, rozbiegamy, rozbiegamy się. Uwaga! Chodź tu! Cicho! A dziś! 2, 4, 6, dobra. Zalicz D i ry. Start, idziemy. Dobra. I wjeżdżamy na autostradę! I szybciej można jechać! Na autostradę szybciej! Szybciej, szybciej! I zatrzymujemy się przy starych! Magiczną moc. No papier do czego jest wykorzystywany? No a może tak trochę coś związanego z biblioteką? Do książek. Super. Jedwabne ten... Krzesło, tak. Do siedzenia. Jedwabne podstarcie. Stolik. Stolik? No tak, może być z drzewa. Miotła do zamiatania. Tak? I? Mieliśmy książkę, krzesło, stolik, półka. Miotła. Półka, czy o, legał na książki. O, no. Super. Ja chcę. Następnym razem. Powoli, powoli, powoli. Dobra, to już rzew. Jest. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Zaliczone. Trochę. Prawo. Ej, daj prawo, daj prawo. Zimno, ciepło. Zimno. Zimniej. Daj prawo. W lewo, w lewo. Zimno i ciepło. Kiedy dostałeś? Gorąco. Lewo też. No. To jest witraż. Co to jest, Zusia? A kula ta. Ona magiczna? Zasiedla. Kula, dobra. Jakiś lopta, jakiś... jakiś... Karatła. Gdzie skakać? Potrząsać się. O, zupę, widzisz jaka... O, jaki pomidor. O, spotkało się, będzie pomidorówka. No, wszyscy do tej pomidorowej. Jedziemy. No. Potrafią. Dobra.